Dzień dobry, kochani. Dzisiaj ostatni tydzień tego roku. Będziemy niebawem świętować nowy rok, więc w takim składzie, jak widzicie, dzisiaj cztery klucze i jest to ostatni taka sekwencja kart. Wybierajcie swój rozkład. Od nowego roku będą nowe tutaj zestawy kart, takie jak wybraliście w głosowaniu. Wybierajcie zatem po raz ostatni w tym roku swój klucz lub swoją okładkę kart. Będziemy patrzeć, co ten tydzień, ta końcówka roku przyniesie Wam pięknego. Zielony klucz, różowy klucz, biały klucz, złoty klucz, tarot kryształowy, tarot zaczarowany las, kruki i manga. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma. Kto potrzebuje umówić się ze mną na sesję prywatną, zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę aylamedium.com. A my zaczynamy, startujemy. Co tydzień pięknego ma dla Was w zanadrzu? 1, 2, 3, 4. Zielony klucz i tarot kryształowy. Zobaczmy, co tutaj tydzień ma pięknego dla Was w zanadrzu. Aura tygodnia, czwórka pucharów. Posłuchajcie. Powiedziałabym, że pewnego rodzaju przesyt, przemęczenie faktycznie może lekko, jak to się mówi, dawać się we znaki. To jest tydzień taki, kiedy nie dzieje się nic złego, jednakowoż można już mieć, tak powiem, powyżej uszu świątecznego zabiegania, świątecznych porządków, to wszystko już za Wami i pewnego rodzaju odciska się zmęczenie. Oczekiwanie na nowy rok wystrzałowy jest, jednakowoż widać, że tutaj trzeba trochę radości będzie wprowadzić w ten tydzień, albowiem tak jakby oczekiwanie na pierwszy dzień nowego roku dla Was jest ważne o tyle, że będziecie jakby chętniej wracać w wir pracy, w wir życia normalnego. To jest takie zmęczenie tym całym świątecznym rozgardiaszem pokazane, tak? Więc widać, że na pewno pracowite mieliście, że tak powiem, dni. Teraz jeśli chodzi o portfel, kochani, królowa denarów tu Wam wpadła, albo będą tutaj cudne prezenty jeszcze dodatkowo pod koniec roku, albo będą jakieś niespodzianki finansowe dla Was, które Was mile zaskoczą. Królowa denarów wnosi nam przepiękne uśmiechy na pole finansów i obiecuję, że tutaj portfel zaczyna puchnąć w ten czy inny sposób, więc możecie oczekiwać, tak jak mówię, prezentów, niespodziewanych jakichś pieniędzy, dodatków, czegoś, co spowoduje, że bardzo, ale to bardzo będziecie radzi z tego, co dzieje się na polu Waszych finansów. Tu też mogą być dobre posunięcia, dobre ruchy finansowe, ewentualnie dokonanie jakichś takich działań, które mocno Wasze pole finansów uzdrawia i stawia na nogi. Fajna końcówka roku. Teraz jeśli chodzi o pracę, tutaj mamy poczucie, że wszystko, co było, miało być zrobione, jest zrobione. Tu jest takie jakby dopięcie nowego roku w takim poczuciu spełnienia, że wszystko, co się dało, to się zrobiło, góry przenieśliśmy, bilanse pozamykaliśmy. Tutaj cykl wieńczenia nowego roku pokazuje się jak gdyby w karcie świat, tak więc bilanse pozamykane, poczucie dobrze spełnionego obowiązku jest, no i oczekiwanie w napięciu na to, co nowy rok przyniesie dobrego na polu zawodowym, a na pewno przyniesie coś dobrego, karta świat to obiecuje. Mogą nastąpić jak gdyby szersze kontakty z szeroko pojętym światem, może nastąpić to, co nazywamy jakieś tutaj ożywienie w Waszym świecie zawodowym. Jeśli chodzi o tych, którzy są singlami, którzy są jedynakami, tutaj jakiś ruch, tutaj jakieś być może podróże, owszem, mogą Was czekać w tym tygodniu jeszcze jakieś takie wzmożone jak gdyby podróże, czemu nie? Natomiast ta karta mówi o tym, że tak jakbyście postawili na koniec roku na własny rozwój, postawili na branie spraw w swoje ręce, postanowili, że już nigdy nie będziecie, jak to się mówi, biernie czekać na jakiś rozwój wypadków i tu jest wejście do akcji przez Was, czyli jakby wzięcie się do dzieła,
po to, żeby no, cokolwiek dla Was znaczy pole uczuć w karcie uśmiechu i radości, to będziecie jak gdyby wprowadzać sami, radośnie jakieś zmiany. Może też być związek taki, który jest gdzieś na odległość, może się tu szykować, czemu nie? Jednakowoż widać, czy tutaj człowiek wchodzi do akcji i tutaj człowiek mówi, sam będę działał, sam będę ruszał w takim kierunku, żeby mnie było dobrze i biorę sprawy w swoje ręce. Nieważne, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, tutaj następuje coś takiego jak przejęcie inicjatywy w tym tygodniu. Jeśli chodzi o tych, którzy są w parach, kochani, as pucharów, tutaj przesyt domowymi, nie tylko i świątecznymi obowiązkami w aurze tygodnia, to widać, ale w domu jakaś taka u Was atmosfera, która powoduje, że serce rośnie. Może przepiękne prezenty pod koniec roku, może przepiękne informacje dotyczące Waszej pary, może jakieś przepiękne plany, które sprawią, że serce rośnie, ale tutaj dzieje się coś takiego, że wchodzi też motylek, widać, nie wiem czy widać, metamorfoza na pole uczuć w par, więc nawet tam, gdzie w sercu było dotąd bardzo radośnie i jak to się mówi, na zewnątrz zima, ale w sercu maj, to tutaj atmosfera jest jeszcze bardziej gorąca. Tu są jakieś miłe wydarzenia, miłe sercu uczucia, które się rodzą podczas jakichś, nie wiem, wspólnych kolacji albo wspólnych planów we dwoje. Tutaj mogą być przepiękne niespodzianki. Super karta. Życzę Wam, aby ten uśmiech asa pucharów był w Waszym życiu jak najszerszy. Teraz jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, powiedziałabym, że tu trzeba tylko, posłuchajcie, na takie skutki uważać jak, no co tu dużo mówić, za dużo jedzenia, za dużo picia, może nastąpić tak zwany przesyt, może nastąpić tak zwane, jak to się mówi, przemęczenie organizmu i na to należy zwrócić uwagę, żeby po prostu, jak to się mówi, czasem może trochę gdzieś, nie wiem, pobiegać, wyjść na świeże powietrze, zrzucić trochę tego, co się do tej pory najadło i napiło przed Sylwestrem się przyda, bo tu może być przesyt po prostu przy Was. Ale cała reszta przepiękna. Już zobaczymy, co anioły Wam podpowiedzą, kochani, na tę końcówkę roku. Pozwól się obdarować. No mnie pachnie tym, że jednak te prezenty tutaj będą i to piękne i to nie tylko od ludzi, ale i od świata duchowego, więc pozwólcie się obdarować w tym tygodniu. Tydzień dla Was piękny, magiczny i zapewne będzie miał dużo darów, nie tylko materialnych, ale również tych duchowych. Wszystkiego co piękne, kochani, no i awansem życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam. I teraz zaczarowany las i przepiękny różowy klucz. I patrzymy, co ten tydzień ma dla Was w darze. Aura tygodnia. Popatrzcie, jak pięknie pokazane. Widać tutaj aura tygodnia pracowita. Zapewne większość Was będzie spędzała na jakichś przygotowaniach sylwestrowych, balang, albo też po prostu pyszności nadal, jeszcze po świętach, to jak to się mówi, co zostało, będzie, jak to się mówi, wykorzystane może w ten czy inny sposób i będziecie nadal w akcji, żeby przygotować jakieś tutaj cudowne wejście w nowy rok. Widać dużo zamieszania pozytywnego w domu, zapewne będą jeszcze jakieś tam generalne porządki po świętach, przyjęcie nowego roku u siebie w domu, po większości tutaj przypadków, czemu nie, albo też urodziny, bo tu są takie krzątanie jak gdyby w rodzinnym gronie pokazane. Więc tydzień bardzo wesoły, bardzo radosny, z jakimiś pomocnikami do tego wszystkiego na pewno, do tych Waszych krzątanin. No i dobrze pojęte poczucie jakby takiej misji tutaj jest. To, że staramy się, żeby właśnie, żeby ugościć, żeby niczego w tym naszym domu nie zabrakło. Tu widać taką radosną krzątaninę nadal w tym tygodniu. Jeśli chodzi o Wasz
o Wasze pieniądze, o Wasz portfel. Myślę, że tu się sporo osób szarpnęło na duże wydatki i ten moment jakby końcówki roku, ostatniego tygodnia, mówię, że no już więcej jak gdyby na prezent, no po prostu już wszystko, co mogło zostać, jak to się mówi, wydane, to zostało wydane. Tutaj jak gdyby rzeczywiście jest pewnego rodzaju budżet taki, który mówi, no już jakby nie mamy już skąd wziąć więcej na prezenty. Zostaliśmy jakby, mówi potok finansowy, wydrenowani. Oczywiście odbuduje się on w przyszłym roku, zapewne w pierwszym tygodniu, ale tu widać, że wydatki na święta, no i na tak zwane sylwestry zostały poniesione duże, więc na razie póki co tak w tym portfelu, powiedzmy sobie, może świecić pustkami pod koniec roku, ale to mówimy, to jest zdrowe jak gdyby podejście, końcówka roku taka wyczyszczona praktycznie, ale dobrze zainwestowana, więc nowy rok na pewno uśmiechnie się i od razu przypływ gotówki tam będzie. Teraz tak, posłuchajcie, jeśli chodzi o pracę, to tutaj widać, że nawet nie tylko, że i dom, jak gdyby i krzątanina wokół domu, ale końcówkę roku Wy tutaj macie naprawdę, można powiedzieć, pracowitą, więc jeszcze gdzieniegdzie pracusie, którzy nawet gdzieś tutaj mają wolne, to i tak myślami są w pracy, bo to widać. I tutaj już tak jakby, można powiedzieć, kombinują, co by tutaj od nowego roku, że tak powiem, ulepszyć na swoim polu zawodowym, albo co tam trzeba będzie zrobić, w co, jak to się mówi, ręce włożyć po powrocie do pracy. Tu jest jak gdyby taki nastrój, który mówi, myślimy ciągle o pracy, jak gdyby staramy się być w formie, nie wychodzimy z tak zwanych pewnego rodzaju reguł gry czy z szablonów, nawet jeśli w domu świąteczne porządki, to głowa gdzieś tam w pracy. Przyszły rok według mnie z takim startem, z takim, jak to się mówi, zacietrzewieniem co do tego, żeby w pracy było wszystko dobrze, na pewno będzie uśmiechał się do Was jakimś sukcesem, bo tutaj są pracusie pokazani, bez wątpienia. Gdyby nawet końcówka roku gdzieś tam głową w pracy zostaliście. Teraz jeśli chodzi o tych, którzy są jedynakami, singlami, ja mam takie wrażenie, że Wy będziecie po prostu, jak to się mówi, z wałówką jakąś albo do rodziny, albo od rodziny. Tu po prostu widać, że tu jest futrowanie, jak gdyby wynoszenie jakichś tutaj, no prawda, darów, pyszności, więc ja mam takie wrażenie, że ta końcówka roku to jest tak jakby spędzona w rodzinnym gronie, albo wśród jakichś takich bliskich, albo wśród takich ludzi, którzy po prostu, co tutaj dużo mówić, nie pozwolą Wam wyjść z pustymi rękami, wracać do domu. Być może to i Wy jesteście też taką osobą, która gdzieś tutaj, tak jak mówimy, ugaszcza innych i tak jak to się mówi, każdemu gdzieś tutaj pakuje właśnie ciasta, sałatki, pyszności. Tu widać taki przednoworoczny rozgardiasz jeszcze i na pewno pokazane jest jak gdyby brak czegoś takiego, co nazywamy samotnością, ale raczej interakcje z dobrze pojętym gronem, albo rodzinnym, albo przyjaciół. Także tutaj ciepło, miło i dodatkowo jeszcze z tak zwaną wałówką na wynos. Kochani, jeśli chodzi o tych, co są w parach, powiedziałabym, że tutaj, kochani, a wiecie co? A podsumowanie roku dla tych, co w parach, takie, które spowoduje, że tak jakby będziecie mieli poczucie dobrze spędzonego roku poprzedniego. Tutaj widać, że jakieś takie spojrzenie wstecz razem z partnerem na całe Wasze życie i dokonanie jakichś takich podsumowań, które powodują, że możecie poczuć się dumni, że możecie poczuć się, że pewien rozdział, jak gdyby ciężki w Waszym życiu, został wygrany. Tutaj być może są jakieś takie podsumowania na zasadzie, że uporaliśmy się z czymś, co wydawało nam się trudne, czy też nie do pokonania. Tu są takie dobrze pojęte refleksje, spokój, pogoda ducha i zaufanie we własne siły nawzajem. Tak jakby dobra para
która może sobie nawzajem zaufać, która przetrwała niejedno razem, tu mi się pokazuje, jeszcze otoczona jakimiś takimi przyjaciółmi czy rodziną, więc to, co nazywamy końcówka roku z lekkim sercem i z poczuciem takiej dobrze spełnionej misji, to tutaj wszystko widać w tej karcie. Przepiękna końcówka roku dla Was. I jeśli chodzi o świątynię ciała, no kochani, tutaj bym powiedziała również, tu trzeba chatka, spierniczka i jak gdyby paś monet, to jest taka karta, która mówi o tym, że lubimy sobie, jak to się mówi, pojeść nawet nocą do lodówki na automatycznym pilocie po coś słodkiego tak zwanego, więc tu po prostu trzeba tylko dbać o to, żeby, jak to się mówi, końcówka roku nie przysporzyła Wam dodatkowych kilogramów, ale nawet jeśli by tak było, to zawsze można zrzucić w pierwszym tygodniu stycznia. A anioły proszą Was, abyście podziwiali to, co w życiu piękne. Więc oczy szeroko otwarte i bądźcie otwarci na wszystko to piękne, co otacza Was wokół. Kochani, życzę Wam z tego miejsca już awansem tutaj szczęśliwego nowego roku i pa, pa. I teraz tarot kruków i przepiękny biały klucz i zobaczymy, co tutaj tydzień ma dla Was w darze. Aura tygodnia, sąd. Posłuchajcie, powiedziałabym, że tutaj cała końcówka tygodnia upłynie dla Was w takim dobrze pojętym przypływie sił, albowiem tutaj można powiedzieć, że patrząc wstecz, będziecie z siebie zadowoleni, dokonacie jakichś tutaj takich podsumowań na końcówce tego roku, które spowodują, że być może nawet podejmiecie jakieś radykalne decyzje co do przyszłego roku, ale tu jest poczucie pewnego rodzaju uwolnienia, wyjścia z jakiejś kryzysowej sytuacji, natchnienie na pozytywne zmiany. Więc to jest taki tydzień, który wnosi Wam taką energię, można powiedzieć, poważną, ale wyswabadzającą, powodującą, że możecie z ufnością patrzeć w przyszłość, tak tutaj pięknie widać taki szwajcarski krzyż, prawda? Czyli jest nadzieja, jest dobrze poczucie dobrze spełnionej misji i jest poczucie, że nowy rok wnosi pozytywne zmiany. Bardzo piękna energia tutaj do Was przyszła. Więc końcówka roku taka dostojna, powiedziałabym. Kochani, jeśli chodzi o portfel, karta sprawiedliwość. Nie namawia ona do żadnego, że tak powiem, grania w gry losowe i grania z losem. Tu wszystko trzeba, jak to się mówi, po prawie ekonomii. Tutaj są racjonalne posunięcia w tym tygodniu jak gdyby wskazane. Tutaj oczywiście można posprawdzać wszystkiego rodzaju ewentualne dokumenty jeszcze i tak dalej. Może to chodzić o to, że będzie Wam nawet potrzebne to do jakiejś decyzji radykalnej co do Waszych finansów, ale karta mówi tutaj wszystko robimy z głową, według zasad tak zwanego dobrej rachunkowości i tutaj waga, która pięknie jak gdyby jest pokazana w skrzydłach tego kruka, mówi tutaj miesz siły na zamiary, tutaj nie czas na żadne pochopne decyzje, twój rozsądek, twoja zdolność planowania, twoja dobra strategia opłaci się. Taka poważna energia tutaj mi przy tych krukach przyszła do Was na koniec roku, ale tak jak mówię, poczucie jakiegoś uwolnienia, spełnienia i jakby dobrze pojętej misji. Posłuchajcie, jeśli chodzi o pracę, tutaj jakieś zawroty głowy, tutaj jakieś zamartwiania się. Być może jesteście osobami bardzo przejmującymi się pracą, bardzo profesjonalnie podchodzącymi do swojego dzieła, Któż, jeśli nie Wy, natomiast widać, że tutaj czasami zbyt mocno przeżywacie, czy też nakręcacie się sytuacjami, które być może w ogóle nie będą miały miejsca. Więc tydzień taki, który gdzieś tutaj mówi, że pewne rzeczy Wam mogą, jak to się mówi, czasem sen zaburzać, ale zwróćcie uwagę, że to może być tylko Wasza wyobraźnia, Wasze uwypuklanie, czy też przeżywanie rzeczy, które być może w ogóle nie nastąpią, czy też nie mają miejsca. Tu jest jak gdyby takie wskazanie od kart, żeby jakby mniej
nakręcać się własnymi, jak to się mówi, nerwami, mniej nakręcać się jakimiś historiami, które Wam się wydają gdzieś, popatrzeć racjonalnie na to, czego dokonaliście do tej pory i zobaczyć, jak się rzeczy wokół Was mają tak naprawdę, tak to powiem. Czyli tutaj więcej nerwów pokazane, więcej przeżywania, niż tak naprawdę jakichś tutaj, wiecie, stresowych sytuacji w pracy, które mogłyby Wam zaszkodzić, tak to powiem. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są singlami, którzy są jedynakami, tutaj jakiś młodzieńczy entuzjazm w Was wstąpi. Tu może być tak, że jakaś osoba w typie parzia buław, ognista, wesoła, taka skrząca, radosna, wniesie dużo pozytywnego zamieszania w Wasze życie, być może nawet rozbudzi jakieś takie chęci do flirtu, czy też do śmiechu, do zabawy, ale ogólnie energia Pazia Buław mówi, że Wy będziecie takim skrzącym ognikiem, taką, bez względu na to, czy mamy lat 15 czy 60, to tutaj jest energia, która mówi druga młodość, radość wchodzi pod koniec tego roku. Chęć, jak to się mówi, uśmiechu, chęć radości, chęć być może zabłyśnięcia gdzieś na parkiecie sylwestrowym, czemu nie? Więc tu są piorunująco dobre energie do tego, żeby zrobić wrażenie na najbliższym otoczeniu, albo na bliskich osobach, albo na płci przeciwnej, czy też na tym, na kim Wam po prostu zależy. Tutaj jest ogniście, tak to powiem. Mogą być jakieś pomysły, mogą być super akcje w tym tygodniu, takie na zasadzie coś wymyślacie i nagle jak gdyby przekształcicie swoje plany od tak w coś, co u innych spowoduje uśmiech i kolorowy zawrót głowy. Jeśli chodzi o tych, co w parach, popatrzcie, rycerz mieczy i tutaj jakby tu kruk i tutaj jak gdyby koń i tak jakby oni gdzieś wybywają. Ja mam takie wrażenie, że w parach będzie Was gdzieś tutaj, jak to się mówi, gnało w świat. Być może na jakąś imprezę sylwestrową, być może na jakieś tutaj jakby takie odwiedziny do Waszych bliskich i krewnych. Tu jest gdzieś jakaś wycieczka we dwoje pokazana, jak dla mnie. I to może być, jak to się mówi, pod wpływem nagłego impulsu, może Was, jak to się mówi, wziąć. Na zasadzie myśleliśmy, że będziemy siedzieć w domu, a jednak po prostu. Jeśli nie jakieś wycieczki takie typowe po świecie, to jest tutaj jakaś taka dynamiczna zmiana planów, coś takiego, jakiś pomysł, który Was uskrzydli, uduchowi, spowoduje, że nudy nie będzie, tak to powiem. Tu jest jakaś energia, która mówi, roznosi nas we dwoje, gdzieś tutaj chcemy jakiś świat zdobyć, gdzieś chcemy zaszaleć, zabawić, coś zrobić inaczej niż zwykle w tym tygodniu. Więc taka energia, która mówi, porywcze, świeże pomysły i warto im podawać rękę. Dobrze wtedy wejdziecie na tym we dwoje, tak to powiem. Raczej wygląda mi na to, że Wy gdzieś w gości Wy będziecie, niż tych gości będziecie przyjmować. Niemniej jednak niewykluczone, że i tak się stać może, że i Wy gości, jak to się mówi, nagłych będziecie mieli w domu. Czemu nie? Posłuchajcie, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, tu słoneczko, tutaj sąd, powiedziałabym, że jeżeli jest przy Was jeszcze resztka jakiegoś, powiedzmy tutaj, nie wiem, jakiejś chrypy, jakiejś grypki, jakiegoś kataru, to tutaj już końcówka roku niesie nam uzdrowienie, dojście do pełnej, jak to się mówi, regeneracji. Dla całej reszty zdrowie bardzo, bardzo stabilne. Karta Słońce nam się tutaj mocno uśmiecha. A anioły podpowiadają Wam, żebyście w tym tygodniu słuchali innych, czyli nastawiamy się na odbiór, nastawiamy się na empatyczne słuchanie innych i co? I życzę Wam już awansem przepięknego nowego roku, wszystkiego co piękne na ten nowy rok i żegnam się do następnego poniedziałku. I teraz przepiękny złoty klucz i tarot manga. I patrzmy, co ten tydzień dla Was ma w darze. A tutaj papież, arcykapłan, on tutaj ma numer drugi w tym tarocie, ale posłuchajcie, mam wrażenie, że tydzień, który jest jakimś takim ukoronowaniem Waszych prac, Waszych starań się
o to, żeby wszystko, jak to się mówi, końcówką roku było dopięte na ostatni guzik. Tu jest pojęcie tak na tej karcie świetnie pokazane, które mówi, że tydzień, w którym możecie sobie pogratulować, że wszystko, co do tej pory jak gdyby zrobiliście, było zrobione na wysokim poziomie, udało się dopiąć, udało się Wam zdążyć ze wszystkim. To jest pewnego rodzaju uhonorowanie Waszych starań przez ten tydzień. Być może zostaniecie docenieni nawet przez tych najbliższych, którzy do tej pory nie zawsze jak gdyby byli łaskawi w komplementy, ale tutaj widać, że jest pewnego rodzaju uhonorowanie Was, Waszych starań przez osoby te, które być może, tak jak mówię, nie zawsze potrafiły coś zauważyć czy docenić. W tym tygodniu poczujecie się docenieni. Mogą też być jakieś takie wieści dla Was, które spowodują, że również będziecie w jakiś sposób zadowoleni, tak jakby postawienie kropki nad i. Tak jakby uzyskanie takiego poczucia, że no właśnie, tak jak powiedziałam, tak się też i stało. Tutaj jest taki tydzień, który mówi, że no co, racja po Waszej stronie i honor po Waszej stronie. Kochani, jeśli chodzi o portfel, no tutaj mi się wydaje, że jakieś nadgorliwe wydatki, jakieś szarpnięcia się być może na takie przyjemności, na które nie do końca można sobie pozwolić, a być może nawet tutaj no skrycie przed partnerem jak gdyby takich wydatków, które do których diabełek jak gdyby czasem kusi, takich nadmiernych, no to tutaj widać, czemu nie, można powiedzieć, że tu są jakieś takie szarpnięcia się na nadprogramowe wydatki pokazane w tym tygodniu. Ale czy to do końca takie złe? No cóż, jeżeli ktoś, nie wiem, tam koniecznie chciał, powiedzmy sobie, nie wiem, jakieś luksusowe perfumy albo jakąś szałową torebkę, no nic, co ludzkie nie jest nam obce, mówi tutaj karta diabełka. Czasami po prostu trzeba się szarpnąć gdzieś, nawet jeśli inni mówią, że nie do końca możecie sobie na to pozwolić, no to cóż. Diabełek w każdym bądź razie wielki kusiciel i tutaj widać, że będzie Was jeszcze kusił na wydatki pod koniec tego roku, tak to powiem. Tak, jeśli chodzi o pracę, powiedziałabym, że tutaj końcówka tego roku, dobrze pojęte już tematy, pozamykane, posłuchajcie, wszystko to, co już mieliście jak gdyby wykonać, wygląda mi na to, że jest wykonane i takie oczekiwanie na start przyszłego roku, tak bym powiedziała. Więc w tej pracy raczej spokojnie, raczej tutaj nie widać, że tak powiem, żeby wiecie, żeby nagle końcówką tego roku dochodziły do Was jakieś wieści, które Was, nie wiem, wyrwą czy też zdziwią, jak gdyby wszystko toczy się utartym torem, powiedziałabym. Tydzień spokojny, tydzień jak gdyby taki, który nie wnosi wiele zmian w wasze pole zawodowe. Nie chcę powiedzieć, że nic się nie dzieje, jednakowoż można powiedzieć, że tak sennie na polu pracy, cokolwiek to znaczy, ale wiadomo, że ta końcówka tego roku, ten tydzień ostatni nie będzie dla Was jakiś tutaj buntowniczy. Raczej spokojnie, tak to powiem. Jeśli chodzi o tych, którzy są singlami, którzy są jedynakami, tutaj azbuław, tu poczucie jak gdyby w tym tygodniu takiego uhonorowania. Posłuchajcie, ja uważam, że może to być taki tydzień, który postawi tutaj jakąś kropkę nad i. Wy tutaj postanowicie zacząć albo od nowa, raz jeszcze dać komuś szansę, albo postanowicie zupełnie jak gdyby na nowo, jak gdyby zacząć właśnie to, co nazywamy rozgrywaniem Waszego pola uczuć. Czyli może to być, jeszcze raz podkreślam, danie powrót, reaktywacja czegoś, co było jak gdyby w Waszym życiu i danie temu jeszcze raz, powiedzmy sobie, szansy, albo też zerwanie zupełnie z przeszłością i tak jakby wejście w głąb własnych oczekiwań, postanowienie mocne, że od tej pory jak gdyby moje pole uczuć będzie rozgrywane przeze mnie tak, żebym czuła tutaj powiew świeżości, żebym czuła tutaj, że
że coś w życiu moim się dzieje, chcę błyszczeć, chcę, żeby tu była pasja, chcę, żeby tu się coś działo, oprócz tylko pracy i tam domu, tu mogą być jakieś wychodne, tu mogą być jakieś, słuchajcie, wstąpienia do Was, przez Was do jakichś, nie wiem, klubów po pasji, tu może być jakaś metamorfoza Waszego życia, tu się zaczyna dziać ogniście z pasją i tak jakby z przytupem, więc super energia, kochani. Jeśli chodzi o tych, którzy w parach, powiedziałabym, że tutaj końcówka roku taka, gdzie będziecie wyjaśniać wiele rzeczy, gdzie będziecie jak gdyby ustalać jakiś nowy front wspólny pewnego rodzaju doskwierającym Wam do tej pory jakby, nie wiem, problemom. Tutaj są jakieś takie energie, które mi mówią, że obydwoje będziecie, czyli Ty i partner, czy też Ty i partnerka, będziecie w takiej racjonalnej energii i tak chętnie, jak gdyby będziecie chcieli porozmawiać o wszystkim tym, co do tej pory jak gdyby było, no, tym, co nazywamy kulą u nogi, zawadą u Was w życiu, że będziecie gotowi do podjęcia jakichś radykalnych zmian, ale po uprzednim, gruntownym, fajnym omówieniu wszystkiego. Sytuacja końcówki roku taka, która sprzyja właśnie takim klarownym rozmowom, spokojnym, podkreślam. I tutaj możecie jak gdyby obydwoje zwieńczyć jakieś dzieło na takiej zasadzie, dokonać jakichś radykalnych decyzji, które bardzo fajnie wpłyną na Waszą przyszłość. Więc taka super energia na tą końcówkę tego roku, moi drodzy. A jeśli chodzi o świątynię ciała, tu gwiazda, posłuchajcie, tu jakieś metamorfozy, tu jakieś po prostu, nie wiem, tu będziecie błyszczeć, tu będziecie lśnić, tutaj wszystko mi wygląda na cacy. Jeśli by gdzieś jeszcze były problemy ze zdrówkiem, to ono będzie się szybko poprawiać, ale tu widać, że tu chcemy błyszczeć, chcemy lśnić, chcemy diety nowej, chcemy, żeby oko było przepiękne, błyszczące, włosy mogą być jakieś, nie wiem, dziewczyny mogą zmieniać kolory. Tu się dzieje po prostu cudnie, z połyskiem i z brokatem. A anioły proszą Was, żebyście jeszcze w tym wszystkim mieli czas na marzenia, żebyście nie zapomnieli pomarzyć przed końcem roku, bo marzenia będą się zapewne spełniać po tej karcie gwiazdy i po anielskiej obietnicy. Kochani, ja Wam życzę przepięknego nowego roku. Wszystkiego, co najpiękniejsze na ten nowy rok oczywiście, awansem już teraz Wam życzę. I co? I my się widzimy w następny poniedziałek. Pa, pa!